No i teraz uwaga na tą parę. Denis Juskow wydaje się, że jeden z faworytów do nawet złotego medalu. To on przecież wygrał w niedawnym Pucharze Świata tutaj w Herenveen z czasem. Uwaga, 1:45.55, a Rosjanie zapowiadają, że dzisiaj pojedzie jeszcze szybciej. Nawet zaatakuje rekord toru Shaniego Davisa. Jego rywalem 29-letni Joey Mantia, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Tak to się zrobiło, że tylko dwóch Amerykanów mamy w stawce. Shani Davis i Joey Mantia przecież jeszcze niedawno stanowili o sile tego dystansu. Nie tylko Davis, ale również jego koledzy z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj w biegu drużynowym nie zobaczymy w ogóle Amerykanów, bo w tym sezonie nie liczyliśmy. No faktycznie na tą parę trzeba szczególną uwagę zwrócić, a właśnie na Rosjanina, bowiem to jest bardzo, można powiedzieć, właściwie najgrodniejszy nasz tutaj rywal. On świetnie tutaj się zaprezentował, potrafi dobrze przyjechać, no jest czasami takim nieobliczalnym zawodnikiem. 23,5, już najmocniejsze otwarcie, równiutko z Mantią wpadli na kreskę finiszową po 300 metrach, 23,53 dokładnie, a więc już najlepsze otwarcie w stawce Denisa Juskowa. Teraz po tym mniejszym wirażu Rosjanin powinien troszkę odskoczyć od Amerykanina. Na razie wygląda bardzo mocno. Na razie ta prędkość rewelacyjna. 56,5. No i jaki czas? Juskow 25,5 runda i 49,12. Jedzie na znakomity wynik Rosjanin. Jedzie fantastycznie na razie, no zobaczymy, czy utrzyma tą prędkość. Wszystko wskazuje na to, że jest naprawdę rewelacyjnie przygotowany, że stać go na dobry wynik. Tutaj miał leciutkie zachwianie, jakby się podparł, ale cały czas widać, że cały czas do przodu pruje tu nam. Jedna runda do końca, 1:15.51, jedzie na genialny wynik, ale czy wytrzyma to na ostatnich 400 metrach, czy to nie był zbyt mocny początek? 26,3, ostatnia runda, no i teraz popatrzmy, Kontemio 28,6, te 400 metrów, Juskow w samotnym biegu zostawił gdzieś tam daleko Mentię, Juskow jeszcze 50 metrów, Rosjanin na finiszowych metrach, będzie coś nieprawdopodobnego, 1:43.36, Denis Juskow, nowy rekord toru w Herenveen i chyba mamy faworyta do złotego medalu.